Cześć, witajcie, z tej strony Gilad Hiss. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Odcinek z The Perfect Tower 2, czyli drugiej części oczywiście The Perfect Tower, ale nigdy nie graliśmy w jedynkę. Tak można to nazwać. Także witam was bardzo serdecznie. Nie było nas troszeczkę, więc nasz cały progres offline został zrobiony. Aczkolwiek nie ma to zbyt dużego progresu, ponieważ ostatnio robiliśmy, moi drodzy, wybudowaliśmy sobie ostatnio mine, czyli kopalnię, która tutaj jest w stanie nam kopać różnego rodzaju rzeczy i tak dalej. Można potem robić kolejne poziomy, ale na razie jeszcze tego nie robimy. Możemy też dołożyć chyba, nie możemy na razie. A nie, tu możemy. A ja nie zwróciłem uwagi wtedy, że możemy tu płacić, żeby stawiać kolejne rzeczy. Bo tu postawiłem ostatnio drzewo, które daje mi coś. I tu mamy kolejne drzewo, które daje mi plus 2%. Czyli musimy w to też zainwestować, więc idziemy zebrać troszeczkę tych klocków. Jeśli chodzi o to, więc teraz tak. Tower customization w ogóle, o kurde, ja mogę ją poszerzać? Mogę ją... Czy mogę poszerzyć ją? To jest moje pytanie podstawowe. Chwilę, czy jak ja ją tak wyciągnę, to będę miał tu więcej tego. Okej, ja bym chciał zobaczyć. Assets, animations, o kurde. Missile spawn. Dobra, no to jest całkiem spora ilość robienia tego wszystkiego. Także, mamy dalej oczywiście endless, które możemy robić na... Chwila, bo ja tu już głupotę dostaję. Mamy normal, endless i mamy challenge. Możemy robić challenge różnego rodzaju, żeby odblokować różnego rodzaju rzeczy. Tutaj widzicie na przykład fala numer 325. Moduły tam zmaksowane, nagrody, które się tam dostaniemy, 5% surowców, coś tam, coś tam. Możemy też robić nieskończone to, co robiliśmy ostatnio. Dotrwaliśmy do 794 rundy, jeśli chodzi o to, więc bardzo dobrze. Możemy też na normalu robić to, albo na medium. Na medium oczywiście mamy 6377%. Ostatnio bardzo się wymaksowaliśmy, jeśli chodzi oczywiście o atak, o wszystkie tu rzeczy, więc jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jedyne to, co mnie zastanawia, to czy jesteśmy w stanie pójść na piaskownicę, bo na razie, jak widzicie, jest na żółto. Jakby zastanawiam się, czy to rzeczywiście pokazuje taki realny difficulty. Możemy też zobaczyć, jakie są light, earth, water i co nam się przyda, jeśli chodzi o oczywiście zadawanie obrażeń. Zacznijmy sobie to i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie tutaj sobie poradzić. Czy zasięg? Nie, zasięg się nie zwiększył. Na razie jesteśmy w stanie robić cokolwiek, bo 5000, one mają po 500 zdrowia. Czyli na pustyni jesteśmy w stanie już pocisnąć, czyli nowa strefa przed nami stoi otworem w chwili obecnej, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Mamy oczywiście multishot, mamy basic bouncing, który bardzo nam tu pomaga, jeśli chodzi oczywiście o początek. Wszędzie zadajemy 5000, więc to nas nie interesuje. Możemy też pójść w kolejne obrażenia. Dostajemy też co fale 340 surowców, co jest również bardzo przyjemne, bo no, nie oszukujmy się, dostając więcej tych, jakby zrobimy 100 fal, to mamy dodatkowe 34 tysiące tych punktów, kryształów, czy jakby to tam nazwać, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Myślę, że jeśli chodzi o chwilę obecną, to 5000 robiąc, myślę, że powinniśmy pójść sobie w te 5 szybkości ataku, 5 poziomów, żeby mieć bardzo szybki atak. Dalej powinniśmy sobie pójść na razy 5 i spróbować sobie zwiększyć obrażenia do... Chwila, do ilu? My po 51 tysięcy bijemy! O kurde, 51 tysięcy! A te duże klocki mają 3900. Dobra, no to powiem wam tak. Chyba powinniśmy zrobić strategię z ostatniego odcinka i zrobić po prostu razy dwa. W ogóle co jest ciekawe, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, bo część osób nie zwróciła ostatnio na to uwagi, że w ogóle na pustyni nie idą cztery ścieżki, tylko idą z wielu ścieżek tak naprawdę naraz. To teraz idą czerwone klocki, które mają 5000 zdrowia, więc myślę, że na razie jeśli chodzi o atak... Chwila ataku, możemy tylko jeszcze 6 poziomów zrobić. Dobra, to zróbmy to od razu. Ile mamy obrażeń? 84000. Myślę, że to jest totalnie wystarczająco, więc na razie pójdziemy sobie w zdrowie naszej wieży. Za 65, za 90 mamy bardzo dużo expa, 150 tysięcy zdrowia. Możemy pójść w regenerację, myślę również, żeby mieć jej na podobnym poziomie, czyli 500. To nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc, no ale okej. Możemy też zwiększyć sobie nasze tutaj póki co, żebyśmy dostawali 640 co fale, bo to nam się bardzo odda. O, proszę bardzo, znowu. 640 co fale dostajemy, czyli po pokonaniu w teorii 100 fal dostajemy... Ile tak naprawdę? Dostajemy... Nie, chwilę, ja to nawet nie mogę przyspieszać fal, bo patrzę, że... A nie, jest ten pasek, dobra, mogę przyspieszać. Dostajemy 640, czyli dostalibyśmy
Może 464 tysiące, no po prostu więcej. Dobra, teraz tak, czy w statystyki, czy w coś tam. Myślę, że skoro mamy już atak wymaksowany, to powinniśmy pójść w multishota sobie, bo multishot będzie miał coraz większe statystyki. Multishot wymaksowany, idziemy w basic bouncing, który tutaj powinien też być w stanie bardzo ładnie pocisnąć. Myślę, że te 100 fal tutaj to jest w ogóle totalnie nie do rozmowy. Jesteśmy w stanie to totalnie ścisnąć i totalnie to rozwalić. Nature Touch tego nie robimy, bo możemy się leczyć, ale no wiadomo, to nie jest jakoś nawet niepotrzebne. 6 poziomów jeszcze tylko i kończymy basic bouncing. Multishot kończy się na 50%, bardzo, bardzo przyjemnie. Również, moi drodzy, polecaliście mi inne gry. Jeśli macie więcej gier tego typu i tak dalej, piszcie w sekcji komentarzy, bardzo, bardzo chętnie, jak najbardziej sobie tutaj w to zagram. Kończymy basic bouncing. Teraz możemy pójść sobie w zdrowie naszej wieży tak naprawdę i zwiększyć ją sobie na 250 tysięcy. One biją po 10 tysięcy, no to tutaj no, mogłyby nam dosyć szybko porobić kuku, ale mam nadzieję, że do tego się nie... jakby do tego nie dojdzie nawet, bo no zadając takie wrażenie, mamy totalnie wszystko na hita. To ma 26 tysięcy, my bijemy po 80. To jest 85, więc ja postaram się jeszcze na te ostatnie kilkanaście fal zwiększyć nam oczywiście zarobki naszych punktów. 250 tysięcy, no wiadomo, tu mniej zarobimy niż na podstawowym tym, ale już będziemy mieli zrobioną pustynię, więc będziemy mogli przejść dalej, co będzie bardzo oczywiście ważne dla nas. No i również będziemy mogli kupić sobie więcej slotów, pokupować więcej tych, powiedzmy, budynków, czy tych więcej drzewek, czy krzaków i innych rzeczy, żeby cokolwiek zrobić. Więc myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie. Nie wiem też, czy ten atak podstawowy nie powinniśmy sobie zmienić na coś innego, bo jeśli będziemy w ogóle mieli szansę to zrobić. Dobra, odblokowaliśmy Endless Challenge, Idle Mode, co jest ciekawe, i Winter Region, i dwa nowe moduły do miasta. Zobaczmy w takim razie. Granite Foundation i Light Resistance. To brzmi bardzo, bardzo dobrze. Dlaczego to brzmi bardzo dobrze? Bo nie Earth Attack. Simple Hill mamy w ogóle jeszcze. O kurde, no dobra. Które to było? Granite Foundation, bo ma automatycznie więcej zdrowia. Na przykład na 20 poziomie mamy, 25 poziomie, mamy 180 tysięcy zdrowia, a tu mamy w chwili obecnej na zerowym poziomie 33 tysiące. 33, czyli jak tu jesteśmy w stanie... level 0, dobra, sprawdźmy. Przełóżmy trochę, ile będzie 100%. Zróbmy na razie 50%, 3300. Zróbmy Granite Foundation na poziomie level... Chwila, ile to ma teraz? Teraz na poziomie tym 14 ma 62 tysiące zdrowia. Nasz obecny ma w chwili obecnej na zerowym 33. Czyli już powinniśmy wymienić Granite Foundation. A możemy mieć dwa? Możemy mieć dwa? Jak możemy mieć dwa? Ja tego mogę zdjąć? A jak to będzie wyglądało, że mam 2? Ten ma 33, ten ma 62. To powinny mieć w okolicy 100 tysięcy. Dobra, temu zróbmy jeszcze jeden poziom. 69 i 33, czyli powinna moja wieża mieć 100 tysięcy. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Założyłbym też Simple Heal, bo to brzmi bardzo przyjemnie, że leczy nam zdrowie. Wydamy na to troszeczkę punktów, ale myślę, że to będzie warte. Myślę, że tak 40 poziom będzie ok. Leczy 5 tysięcy zdrowia. Pytanie, czy za każdym moim kliknięciem, czy jak to wygląda? Moglibyśmy też zrobić Basic Attack i tak dalej. Nie mamy za bardzo. To jest jeszcze Earth Attack, które mógłby robić, Nature Attack. Nie wiem, które są gdzie potrzebne. Jeszcze mamy tą energię, która nam się generuje. Nie wiem, do czego ta energia jest, więc jeszcze mamy te Resistance, odporności oczywiście różne. Ale ważne jest to, żeby też porobić inne rzeczy. Odblokowaliśmy ostatnio fabrykę, która jest tutaj dostępna. Musimy mieć trochę klocków z tego, co rozumiem, żeby zrobić, więc zróbmy sobie, nie wiem, 100 klocków. Ile nie? Tych 100? 15 tysięcy, dobra, robimy w takim razie. Mamy 0. Nie za bardzo rozumiem, jak ta fabryka. Aha, czyli chyba nic nie znaleźliśmy do fabryki. A nie, tutaj jest recipes, parts, T2, plate T2. Okej. Dobra, rozumiem. Producenci, sklep. Aha, czyli 20 klocków kosztuje młotek. Aha, i na dole mamy młotek. Mamy płytki, też możemy kupić. Śruby i sztabki. Refining. Czyli możemy przetopić z powrotem to, tak? Czyli na razie nie możemy żadnych maszyn zbudować, bo nie mamy nic. W sensie nie mamy odblokowanego. To, co jest teraz pytaniem dla mnie, co powinniśmy sobie rozwijać? Myślę, że powinniśmy wszystkiego rozwijać po trochu, jeśli chodzi o to. Jeśli zrobimy 100%, zróbmy 50%. Myślę, że to będzie ok. I spróbujmy sobie rozbudować tą fabrykę,
żeby zobaczyć, jak to będzie szło. W międzyczasie, moi drodzy, jeszcze oczywiście musimy Town Assets sobie rozbudować. Czy... A, my tu z pustyni dostaliśmy. Chwila, i to będzie dawało mi... Aha, nie mogę tego jeszcze na razie postawić. Rozbudujmy sobie o resztę punktów tutaj nasze... Dobra, to już 28 tysięcy kosztuje. Bjorn. Sieć sobie tu, my gdzieś tu budowaliśmy, przy tym, o tu budowaliśmy. I teraz tak, pytanie, czy te kości dadzą mi co więcej. Mamy 2% bonusu, 3% bonusu. Czyli możemy po prostu naustawiać, ile chcemy. To działa w ten sposób, czyli każdy zabiera jedno miejsce i daje 1%. Czyli tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo mogę tu zrobić takie, takie, nie wiem, no skamieliny, tyn. To mogę zrobić takie z drzewami. Proszę bardzo, możemy sobie drzewa to poustawiać. 17 na 17. No i mamy 17% bonusu, daje nam to zawsze coś. Myślę, że możemy sobie resztę punktów tutaj dołożyć, 100%. A, to tylko 28 nam zostanie? No trudno. Zawsze jest to coś, prawda? Zawsze jest to coś. No i ładujmy sobie więcej surowców co rundę, co będzie nam dawało jeszcze, wiadomo, w perspektywie. Bardzo dobry bonus, bardzo dobre combo. Idziemy sobie przetestować może zimę, nie wiem, czy to będzie opcja taka. 2800% tego. Dalej jest na ten, a czy jeśli pójdziemy na forest, na drugi, dalej jest na pomarańczowo, powiem wam. Dalej jest na pomarańczowo, no ale odpalmy, zobaczmy, jak to wygląda. Czy dalej nie jesteśmy w stanie się bronić przed tym, ile to ma zdrowia? 2000. My bijemy po 50 tysięcy. No, mamy 102, czyli możemy mieć naraz. Naraz możemy mieć Granite Foundation i Stone Foundation. O kurde, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy, czy sobie tutaj dajemy radę w ogóle. Ile one mają? 4000 zdrowia tylko? To ja nawet nie muszę w atak iść na razie. Czyli idziemy tak... Oje, razy 5. W Basic Bouncing idziemy i w Multishot. Reszta mnie na razie nie interesuje. Ale bardzo mało regeneracji mamy. 177 tylko, naprawdę? A jak to healowanie działa? Skills. A 25? Czego 25? 25 to jakby klocków? Nie rozumiem jeszcze troszeczkę tych skini, ale nie będzie. Duży klocek ma... O, duży klocek już ma więcej zdrowia. Dobra, musimy pójść w ten atak. 80 tysięcy mamy podstawowego ataku. Żeby tu zrobić cokolwiek, szczerze mówiąc. Ale ten basic bouncing, przepraszam, sporo tak naprawdę nam daje, patrząc na tą perspektywę. Simple heal, myślę, że powinniśmy pójść w ten granite. Mamy już 214 tysięcy, możemy też pójść w ten drugi, 250 tysięcy. Nie wiedziałem, że możemy mieć razy dwa, szczerze mówiąc, to jest dla mnie szok. Patrząc na tą perspektywę, no ale dobra, no jakby skoro jesteśmy w stanie, czasami to widzicie, jak to się ładnie odbija. A one biją po ile? Po 1700, jak biją po 1000 coś, to ile czasu im zajmie, żeby mnie tutaj zbić? Kończymy multishot, zaraz lecimy w basic bouncing, ewentualnie tu w jakiś regen. O, możemy też jeszcze w regenerację zdrowia pójść. No, tutaj zaczynają momentami się zbierać. Ja tu przyspieszyłem to, dlatego tak się zaczęły zbierać. Ale ja przyspieszam to. Na razie jeszcze przyspieszam. Wydaje mi się, że to jest okej. 25. 25 zielonych, 25 klocków, czyli muszę ich zabić 25, bo ja nie wiem, ile zabiłem, szczerze mówiąc. Zobaczcie, tu już runda 30, już mamy 160 tysięcy. 760 surowców co sekundę. O kurczę. Więcej tego. Jestem w stanie się uleczyć? Nie jestem w stanie się uleczyć. Nie rozumiem trochę tego leczenia. Może się muszę nauczyć czegoś tutaj z tym leczeniem związanego. Na razie mam tego skilla, ale nie jestem w stanie go do niczego przekuć. No i strasznie powoli mi się generuje to zdrowie, więc to jest kolejna kwestia. Basic bouncing. Nie ma co aż tak mocno przyspieszać. Czasami to wiadomo, pójdzie szybciej, czasami pójdzie wolniej. Kolejne klocki mają już 24 tysiące zdrowia. Więc najgorsze jest to, że z czasem ja nie będę miał więcej obrażeń. A przez to, że nie będę miał więcej obrażeń, to nie będę w stanie za bardzo nic robić. Zrobimy sobie więcej zdrowia. 512. Ciśniemy. Tutaj jest o tyle minus, że tu idą z czterech stron, więc idzie ich zdecydowanie mniej niż tak jak na tej pustyni. Na tej pustyni szło ich o wiele więcej, przez co byliśmy w stanie zbierać więcej. O, proszę bardzo, tutaj ten duży musiał dostać, już ma 280 tysięcy. Jesteśmy na 40 fali. Na 40. 700 tysięcy zdrowia, dobra. Tutaj healowanie chyba niespecjalnie nam cokolwiek da. Powoli te expy idą dosyć. Myślę, że możemy tutaj przyspieszać momentami, żeby one szły tak jedne za drugim, jeśli chodzi o to. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie.
Pyk, tutaj już widzę ten pasek na górze, mniej więcej jak tam, jak M-ki się łączą, to sobie klikam i jest dobrze. Powiem wam, że teraz wierzę, mamy taką potężną, że to jest coś. Basic bouncing robimy, idziemy na razie w ofensywę, a nie w defensywę. Nie jesteśmy aż tacy. Potrzebujemy jeszcze zrobić 8 poziomów, więc mam nadzieję, że będzie ok. 388 tysięcy, no to dużo, to dużo przyblokowuje, ale multishot i basic bouncing bardzo dużo pomaga, Imo. Bardzo dużo pomaga. To jest taki plusik. No i zobaczymy, czy te 50 w ogóle przyjdzie, bo jesteśmy w stanie uzbierać pierwszy raz ponad milion klocków, jeśli to zrobimy. Ponad milion. To nie jest nawet żart, to jest ponad milion. Chciałbym dostać coś związanego z atakiem, żeby mieć na przykład jakiś lepszy atak, coś, albo jeszcze większego speeda, żeby móc to jakoś nadrobić, no bo na pewno będzie coś takiego na bank. Dobra, basic bouncing zostało zrobione. Nature's touch... To jest 1,5 obrażeń chyba, nie? Jeśli chodzi o to, tak mi się wydaje. Na 2,6 mógłbym wejść. Ale to nie jest chyba 1000. Może jest 1000? One już mają 49 tysięcy. No to muszę powiedzieć, że całkiem ciekawie. Ten tu ma teraz 500 tysięcy zdrowia. Dobra, granitowa znowu. Prawie milion mamy już. Te liczby robią się chore, piękne. Naprawdę cudowne. I ta taka nóżka tu wystająca. Bez sensu. Ale niech będzie. Czy już mi się wyświetliło? Nie. Simple Hill. Może ja rzeczywiście muszę stracić. Chociaż jak straciłem, to też nie było tam nic za bardzo do tego. 96. Możemy zrobić stone i 50 tysięcy nam wskoczy, ale chyba basic regeneration na razie zrobimy. Myślę, że tą. I myślę, że ta granitowa daje nam tego. Myślę, że jak teraz nam się uda, to postaramy się jeszcze powbijać punktów trochę w to stone foundation, żebyśmy mieli oczywiście, bo to będzie tańsze niż granite foundation, przynajmniej w teorii, to moglibyśmy skończyć te stone foundation i potem zrobić te granite foundation, żeby mieć po prostu tego zdrowia od razu na starcie więcej. O, to już zaczyna się, widzę już malutku po malutku, o! I to są te ziemne, to jest te właśnie ten earth resistance, który mamy, żebyśmy mniej obrażeń dostawali od nich. Granitowy plus 70% attack cooldown? Biorę. A nie, bo to już jest attack cooldown, dobra, rozumiem, czyli 1,27. Zobaczcie, jak powoli nam się zdrowie odładowuje teraz. Jak powolutku. No, strasznie powoli, musimy zainwestować w kolejny regeneration, żeby tu cokolwiek zrobić. Żałuję, że nie mam trochę większej ilości skilli, bo chciałbym trochę pójść bardziej też w ofensywne rzeczy, a nie tylko w defensywne. Ale no nie jestem w stanie nic na to poradzić, nie? Jesteśmy i tak na 78 fali, więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co robiliśmy w poprzednim odcinku, jak tu weszliśmy, czyli totalnie nic nie mogliśmy tu zrobić, to i tak nie jest źle. Ten basic regeneration musimy też zrobić, jeśli chcemy to. Bo w chwili obecnej się już zastanawiam, w co inwestować, ale chyba najbardziej bym poszedł w granitową tą, żeby być w stanie więcej wytrzymać. Chociaż regeneracja też nie jest jakoś bosko szybka. Nie jest też bosko wolna, ale nie jest też bosko szybka. Mogłaby być zdecydowanie szybsza. Dobra, 2 miliony zdrowia. To pozwoli nam troszeczkę tutaj odsapnąć, jeśli chodzi o to. Cały czas nie ogarniam tego skilla. Jak to działa? Skills. No mamy te skills. Czy jakby ja... Jakby... Controls... Toggle skill bar, sidebar, stats, pause, skip wave. Nie no, nie widzę tego wszystkiego. Open, nie no, można, w ogóle ciekawe jest to, że można grać w tą grę tylko i wyłącznie za pomocą, o kurde, ile on będzie miał zdrowia? Milion prawie, o kurde, ale on nas tu przypcha. Ale nas przypcha. O, co jest, w niego strzelaj. Nie strzelało w dużego i duży nas tłukł cały czas. 92 fala. Ale ile zrobiliśmy? 1,5 miliona zrobiliśmy. O kurde, to nie jest mało. Dobra, mamy factory zrobione. To robimy sobie headquarters. Było do czego? Aha, maksymalnie tego. To zrobimy workshopa. Prawda, teraz z workshopa nie możemy korzystać, ale dobra, chyba damy radę. Mamy teraz tak. Mine factory. Faster machines. Increase the production of machines. Nie mamy maszyn, więc nie możemy nic robić. To jest detektor, collapsing, mining. Dobra, czy w workshopie? W workshopie mamy wszystko, czyli... Aha, bo to jest w ten sposób, mogę się poruszać, ale to nie mamy już nic więcej. Jeszcze z construction firm. Moglibyśmy tutaj... Kiedy gra jest zamknięta, 200% szybkości, construction boost, instantly magic, allows you to finish in a... egzotyczne gemy. Szybsze. O! Biorę.
o 20% szybciej będzie się budowało wszystko. To będzie spoko. Tu widzę, że mamy drzewa, które mi pozwala, ale nie, to dalej nie jest to. Tu nic więcej nie odblokowaliśmy. No sporo tych stref będzie, patrząc też na to. To teraz tak, skoro to się buduje, a będzie się budowało jeszcze przez 2 minutki, co nie jest problem. Szkoda, że nie mogę kolejkować, bo to jest zablokowane, a nie wiem, kiedy to odblokuje. Możemy pójść sobie na... Chwila, gdzie ja chciałem pójść? W workshopa nie mogę pójść. Headquarters chciałem zobaczyć. Military. Aha, to jakieś maksymalne T potrzebujemy. Kurde, sporo rzeczy tu jest do zrobienia tak naprawdę. Bardzo dużo. Tier up. Dobra, a ile mogę tutaj wrzucić? Na przykład 100? 84 tysiące. Drogie! Drogie, muszę przyznać. Chwila, czy to wskoczyło przez to, że teraz dałem 100? Dajmy tu 50 jeszcze. Dobra, niech będzie 40. Konwertuj. Nie, to się nic nie ruszyło. Nie, to się nic nie ruszyło. Ten modules maxima. Aha, czyli musimy 4 moduły ukończyć. I za to dostaniemy max module tier 2. Czyli przejść na tiery modułu drugiego. Mamy chyba moduły jakby poziomu pierwszego. Okej. Okay. Są kontrakty. Możemy aktywować glass cannon. Shows conditions and bonuses. Używaj maksymalnie jednego defensywnego modułu. Bonusy surowce razy 4. To też są śmieszne takie wyzwania, muszę przyznać, kurde, to można tu wiele rzeczy robić i to bardzo, liczyć na to, że właśnie, ej, przejdziemy sobie tam do setnej fali, za co powinniśmy dostać, nie wiem, 500 tysięcy, ale dostajemy razy 4, bo używaliśmy czegoś tam, to jest też spoko. Zastanawiam się, czy ten winter byłby dla nas teraz wyzwaniem, to znaczy, inaczej, ile miało forest medium, 6300, to myślę, że winter bylibyśmy w stanie zrobić sobie z palcem w nosie, mając 2800. Myślę, że kolejną tą rzecz jesteśmy w stanie zrobić. 20 sekund jeszcze. A właśnie, bo jeszcze są te egzotyczne skille. Ja mam 0 detale. Allows you to use buildings while they're... używanie budynków, kiedy są konstruowane. 2. Ale nie wiem, jak to zdobyć jeszcze. Wydaje mi się, że te exotic skille to tak jakbym dostawał tego. Tak jakbym dostawał coś innego. Dobra, chwila. Teraz tak, 20 tysięcy. Czy stać mnie na coś? W ogóle mógłbym kopalnię rozbudować. Czy jest potrzeba? Nie wiem. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda obecnie. Nie mamy niestety żadnego innego. Mamy tylko te Earth Attack, które są w stanie nam trochę pocisnąć więcej. 100%. 30 tysięcy, a ostatnio mieliśmy 3 tysiące i była masakra. Dobra, robimy to. Więc teraz tak, musimy zwiększyć, więc robimy basic attack na maxa. Dobra, a ten atak też robimy na maxa. Multishot robimy na maxa, potrzebujemy 10 aż. Stone Foundation, Granite Foundation. To myślę, że Granite Foundation mocno pociśniemy na razie, bo on będzie w stanie tu dać nam więcej niż Stone Foundation. Potem możemy się ze Stone Foundation bawić. Mamy 10 na 15. Dobra, Simple Hill na razie nie wiem, jak działa. Te surowce chciałbym wymaksować, bo to w ogólnym rozrachunku da nam 1000 surowców na falę, czyli maksymalnie 100 tysięcy za całą rozgrywkę, za każde 100 poziomów. Basic Bouncing to jest w ogóle totalna masakra, jeśli chodzi o to. Energy. Dalej nie wiem, co to. A może ja tej energii potrzebuję, żeby używać tego heala? Chwila. Heals hit points. Dobra, spróbujmy to wrzucić. To jest w energy. Dobra, spróbujmy to troszkę zwiększyć. Mamy trochę tych punktów, więc możemy to minimalnie zwiększyć. 14. Potrzebuję chyba 25 punktów, żeby użyć tego. No dobra, już zróbmy to maksymalne, może się do czegoś przyda. Jeszcze jest Energy Regeneration, niech będzie również. Zróbmy sobie na jakimś tam poziomie. Nie jest to jakoś aż tak drogie, powiedzmy. Aha, czyli to jest tylko 1% na 50 poziomie? Ile to ma obecnie? Okej. Nie daje to jakoś wybitnie dużo, ale dobra, niech będzie. Od razu zróbmy maksymalne, skoro już mamy. No i teraz tak, musimy podumać dalej. Mamy 3, 4, 5, 6, 7. Ja bym zrobił Basic Regeneration. To jest jakby must have w chwili obecnej. Musimy mieć najlepsze leczenie, jakie tylko się da, bo już jest ciężko. No i Granite Foundation, to jest bardzo ważne, żeby skończyć. Ile tu mamy? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli jeszcze jedno byśmy zrobili i byłoby git. Czy starczy nam? Wow! Mamy 10! Pięknie! Dobra, to skoro nie mam innych rzeczy do robienia, to ja bym wziął ten Earth Attack albo Nature, bo to jest to samo, powiedzmy. Earth Attack. I ostatnie punkty zrobimy sobie w Earth Attack, które tam niech sobie cokolwiek zadaje. Dobra, teraz tak, byliśmy w Headquarters, który pozwala nam to zrobić. Tier Up, Rewards, raises the maximum tier of modules inside the workshop to tier 2, unlocks the next tier of the construction firm, which in turn unlocks new buildings. Workers are now able to automate certain tasks. Aha, czyli tak jakby podatek od tego, powiedzmy, czy tam opłatę.
wszystkie moje moduły resetuję w workshopie. W sensie, no wtedy w teorii będę mógł przejść na drugi tier, tak? Zastanawiam się, czy się to opłaca. W sensie, jeśli wy wiecie, to ja się chętnie dowiem, czy się to opłaca robić, bo pewnie jakby nie jestem w stanie tak szybko nagrywać odcinków, jak wy jesteście w stanie to pewnie oglądać, więc bardzo chętnie od was się oczywiście dowiem tego wszystkiego. A w chwili obecnej jesteśmy w stanie jeszcze pójść sobie, myślę, na trzeci region, czyli zimę, i spróbować ją dosłownie zdominować. Mamy 50 milionów zdrowia, one biją po 2000. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, czy to jest ten Earth Attack, czy on będzie inny kolor miał? Za stówkę bije. Jak to wygląda? Czy to będzie zadawało jakieś obrażenia? Ja w ogóle biję po 80 tysięcy, nie? 84 tysiące. Okej, niech będzie. Nie wiem, czy ten Earth Attack będzie to jakkolwiek w stanie sobie działać, przepraszam. Ile one mają? 10 tysięcy zdrowia. No to nie jest problem. Czy ja mogę przyspieszać? Jest easy. Dobra, mogę przyspieszać, to jest najważniejsze. To teraz tak, skoro mamy na starcie 2500, mamy 100 energii, to teraz tak, czy jesteśmy w stanie używać tych skilli? A, mogę używać skilli! Teraz mogę się leczyć, nice! To teraz healowanie się ma większy sens. Dobra, to już jest spoko, czyli energy regeneration jest potrzebne. Coś odkryliśmy nowego, bardzo przyjemnie, to teraz możemy tak naprawdę robić Earth Attack. Jeśli chodzi o to, ze 128 na od razu 1200, niech będzie. Zobaczymy, czy te 1200 cokolwiek tu zrobi, tak naprawdę, bo realnie wydaje mi się, że raczej nie. Ale zobaczymy, może będę w błędzie bardzo dużym. Z których z ilu stron oni idą? Z trzech, z czterech stron. O, tu już zaczynają się w 32 rundzie pojawiać pierwsze, ale jakby ja mam na razie ten problem, przez to, że ja jestem, mam te chyba moduły na pierwszym tierze i musiałbym je zresetować znowu na pierwszy. To teraz pytanie, w ogóle kolejne, bo jeśli tak, resetuję wszystkie moje te surowce, powiedzmy te po lewej stronie tu rzeczy, tak? To resetuję je, ale od razu zaczyna je na drugim tierze, czyli rozumiem, że są już lepsze. Tak? Czy nie? Druga kwestia, czy jak będę miał tutaj, nie wiem, 180 tysięcy tych białych klocków, to czy je też zresetuję, czy ich nie zresetuję? Bo jakby bardzo chętnie bym się dowiedział, szczerze mówiąc, jak to wygląda. Mamy 200 tysięcy na razie. Simple Heal nie jest potrzebny, Nature's Touch też nie. Earth Attack moglibyśmy robić tak naprawdę. Mamy 240 tysięcy, no to z pół bańki zarobimy tak realnie pod koniec. Z czego warto zaznaczyć, że 1000 surowców na falę dostajemy z Wave Resources, czyli tak naprawdę 100 tysięcy dostajemy cały czas. Więc to jest bardzo fajne. W ogóle one, po ile one biją? 20, po 7 tysięcy. No to nie za bardzo bym nawet zauważył w chwili obecnej. Przy tych upgrade'ach myślę, że mogliśmy już na spokojnie pójść sobie na średni poziom na pustynię, ale myślę, że zrobimy sobie to w kolejnym odcinku, jeśli oczywiście będziecie chcieli o kolejny odcinek, bo ja to jakby bardzo chętnie coś takiego. 70 fala, 300 tego, no będzie pół miliona, może 600 tysięcy, może, patrząc na to, bo jeszcze 30 tysięcy dojdzie nam z samego boostu, nie, no to raczej więcej, może nawet pod 600 właśnie, ale zaczynają już podchodzić nam, proszę bardzo. Patrzcie, już wychodzi więcej tych ciężkich klocków, które ile mają? 92 tysiące, które już nie ściągamy na hita, tylko na 2. I już cokolwiek zaczyna się tu dziać. Ale tu wkracza mój heal! Ile... Dobra, nie leczę się za dużo, szczerze mówiąc. Musiałem się tu zrobić, o. Teraz. Boom! Ale ta energia tutaj słabo się ładuje. A czy mam nadzieję, że jesteśmy w stanie to wytrzymać, ten opór, bo tutaj jakby nie mam zbyt dużo rzeczy, w które mogę pójść. Szczerze mówiąc, jest ten Earth Attack, który mógłby bić. A nie, bo to są ziemne przecież, to ja tutaj im nic nie zrobię, jeśli chodzi o to, one mogą sobie we mnie bić. Ale wydaje mi się, że nawet z moim zdrowiem jestem w stanie to wytrzymać. Ile te czarne klocki mają? 115. Największy problem jest taki, że mi się wydaje, póki co, to co się na jednej rzeczy przekonaliśmy, to że nasza wieża nie celuje najczęściej w te duże, tylko na przykład zbiła tego dużego i potem już nie była w stanie nic zrobić. To są ostatnie klocki, no to koniec. Ostatni klocek ma pół miliona. 737 tysięcy, całkiem nieźle. Underground region, o kurde. Two town, one new modules unlocked. Jaki to będzie moduł? Basic shield, o kurde. To już brzmi bardzo przyjemnie. Basic shield, tier pierwszy, basic shield. 10 shield pointów, okej. To też brzmi fajnie. Basic shield. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tego reseta. Ja zrobię to. Ja się nie boję. Tier up. O kurde.
You increase your military strength, czyli zwiększyłem swoją siłę militarną. To pozwala mi zdobywać militarne perki, które pomagają mi. Na każdy militarny tier możesz wybrać perka, co 4 specjalizacje jakąś. Okej, okay. To i tak widzę, że po kolei jakoś idzie, czyli nie mogę tu zrobić sobie nie wiadomo czego. Military perks, 1. Select a perk. The decision to store a copy of all your data and scientific progress turns into the save of tremendous amounts of time in the long run. Starting the next military tier, your logs will not be reset if they are tier 1. If they are above, they will be set to max tier 1. Czyli chcę to kupić? Dobra, niech będzie. Nie mogę drugi? To tyle? No dobra, zrobiłem to. Mamy tier 2. 25 modułów i 4 na 5 regionów. Są kontrakty, są technologie, są inne rzeczy. No dobra. Teraz jak to wygląda? Wszystko jest na tierze pierwszym. A chwila, ale straciliśmy naszą walutę? I chwila, ile mamy naszej waluty? Też się zresetowała do zera. No dobra. Ale mamy... Chwila, ale to mamy szansę, żeby... Mam rozumieć tak to chyba, tak? Że... No następny ma 80 tysięcy, czyli ma tyle samo obrażeń, tylko... No, jak mam to teraz rozumieć? Że mi się to opłacało, bo jestem w stanie max module... Raise the maximum tier of modules inside the workshop to tier 2. Czyli mam rozumieć, że jestem w stanie dostać to, tak? Tu się odblokowały, widzę, trzecie, czwarte poziomy i tak dalej. Queue is empty. Okej, czyli teraz jak wejdę sobie tu na testing i na winter, to niby jest pokazane, że dalej jestem w stanie to zrobić? Chwila, bo tu jest... No tu jest dalej na pomarańczowy. Tu jest easy, to też jest easy. Ale jak miałbym to zrobić na easy 2800? Przecież ja mam 210 zdrowia. Jak mam to niby zrobić? Czyli nie, czyli będę musiał zacząć jakby od początku, powiedzmy. Ale rozumiem, że będę w stanie dzięki temu dostawać wyższego tieru rzeczy. Tak, czyli będę musiał znowu sobie zacząć od regionu pierwszego na las. Ale będę w stanie już mieć te wszystkie rzeczy, które będę mógł ulepszyć. W ogóle to jest 7, 12, 13 i to jest ten underground. 28 tysięcy! Z 100% robimy 700, robimy 2800 i 28 tysięcy. To tutaj mam 6. Kurde, tych poziomów trudności. Dobra, ja póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Koniecznie trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, no i cześć!